Minęła 13. Piotr Kieraga. Zapraszam na informacje. Gościem noworocznego wydania specjalnego programu telewizji Republika był Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Redaktor Katarzyna Gujska pytała go o prezydenckie orędzie wygłoszone w Sylwestra. Minister mówił, że ważnym elementem wystąpienia były bezprawne zmiany w mediach publicznych dokonywane przez nowy rząd. Między innymi z jednej z tej możliwości prezydent Duda skorzystał, było to zawetowanie ustawy okołobudżetowej, w której Platforma Obywatelska próbowała sobie zagwarantować 3 miliardy złotych na nielegalnie przejęte media publiczne. Prezydent będzie działał tylko i wyłącznie zgodnie z konstytucją i zgodnie z prawem, ale jesteśmy zarówno po orędziu pana prezydenta, jak i po orędziu premiera i były to dwa zupełnie różne i całkowicie ze sobą sprzeczne orędzia. Z jednej strony mieliśmy tę postpolitykę Donalda Tuska, czyli orędzie, w którym nie było nic, miłe słówka, a czyny zupełnie inne. Miłe słowa, brzydkie czyny, bo kiedy premier Donald Tusk uśmiecha się, to trzeba się jednak zastanawiać, co on tak naprawdę kombinuje. A z drugiej strony mieliśmy konkretne wystąpienie, w którym prezydent Rzeczypospolitej wskazał największe zagrożenia, powiedział o bezpieczeństwie, powiedział o łamaniu konstytucji, o łamaniu praworządności, o łamaniu demokracji. I powiedział, że nie będzie na to zgody prezydenta. W całej Polsce odbywają się manifestacje w obronie mediów publicznych. I tak w Warszawie takie protesty są codziennie o 20 pod siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W Zielonej Górze dziś o 16 pod siedzibą Radia Zielona Góra. W Gdańsku dziś o 18 pod Urzędem Wojewódzkim. W Poznaniu o 20 pod siedzibą TVP Poznań. W Częstochowie 4 stycznia o 17 pod Urzędem Miasta. W Krakowie 5 stycznia o 17 na placu Jana Matejki. W Bydgoszczy 5 stycznia o 20 przed siedzibą TVP3. A w Warszawie 11 stycznia odbędzie się duża manifestacja o 16 przed Sejmem. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poprosił prokuratora krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą antyniemieckiej wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie telewizji Republika oraz o wszczęcie śledztwa. Przypomnijmy, w niedzielę Pietrzak mówił, że mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku czy w Stutthofie, zbudowane przez Niemców. O próbie wykorzystania tej wypowiedzi w ataku na naszą stację mówił w programie Jedziemy Michała Rachonia, polityk suwerennej Polski, Jacek Ozdoba. Ja nie przypominam sobie, żeby pan Bodnar był aktywny, kiedy była, cytuję, był wpis pana Lisa, znajdzie się komora la kaczora i Dudy, czy kiedy były wypowiedzi na temat żołnierzy, polskich funkcjonariuszy w TVN-ie, gdzie mówiono o tym, że to są śmieci. No to są sprawy, które bezpośrednio, moim zdaniem, znajdują materię prawną, ale tu Jan Pietrzak, że ma być kodeks karny, prokurator, no co, jeszcze mają 6 rano, mają mu wjechać, mają go skuć, zatrzymać, naprawdę, no to już jest szaleństwo. Wydział Ruchu Drogowego podsumowuje Sylwestra i Nowy Rok na polskich drogach. Policjanci drogówki interweniowali tysiące razy. Wciąż są zatrzymywani nietrzeźwi kierowcy. Tylko w Sylwestra zatrzymano 179 pijanych kierowców. Od 29 grudnia do 1 stycznia włącznie doszło do 160 wypadków drogowych, w których zginęło 18 osób, 181 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali w tym czasie aż 924 nietrzeźwych kierujących. A co jest najczęściej powodem kolizji drogowych? Czy są to warunki drogowe, czy może jednak właśnie trzeźwi kierowcy? Przede wszystkim czynnik ludzki. Błędy popełnione za kierownicą oczywiście swoje znaczenie mają tutaj nietrzeźwi kierowcy, którzy powodują na przełomie, można powiedzieć, roku około 6-7% wypadków drogowych. Natomiast najpoważniejszym błędem wynikającym tutaj ze statystyk, jeżeli analizujemy, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, na drugim miejscu niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i tutaj uwaga, na przejściu dla pieszych, czyli miejscu, gdzie powinni być oni jak najbardziej bezpieczni. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, a co najmniej 4 zginęły w dzisiejszym rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę. Liczba ofiar może się zwiększyć, bo cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.
To kolejny atak wroga na nasze miasto. Za mną widzicie Państwo ogromny krater. Osoby ranne zostały odwiezione do szpitala. Trwa akcja ratunkowa. Będziemy na bieżąco informować o stratach i ofiarach. Wszyscy potrzebujący otrzymają pomoc i tymczasowy dach nad głową. Wskutek rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę zginęły 4 osoby, co najmniej 70 zostało rannych. W Charkowie zostało rannych 41 osób, a w Kijowie 27. W rejonie ukraińskiej stolicy 250 tysięcy odbiorców nie ma prądu. W nocy ukraińskie służby informowały o 16 rosyjskich bombowcach Tu-95, które wystrzeliły rakiety w kierunku terytorium Ukrainy. Atak rakietowy poprzedził atak dronów. W Kijowie było słychać kilkanaście eksplozji. Odłamki strąconych rakiet spadły w co najmniej 5 dzielnicach. W dzielnicy Padł rakieta trafiła w obiekt infrastruktury, a w dzielnicy Sołomańskiej wybuchł pożar w bloku mieszkalnym. Ewakuowano przeszło 100 mieszkańców. Władze miasta donoszą o zniszczeniach, pożarach i rannych cywilach. Część Kijowian nie ma prądu i wody. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy stwierdziło, że w stronę Kijowa wystrzelono pociski hipersoniczne Kinżał. Z kolei burmistrz Charkowa Igor Tyriekow donosi o kilku uderzeniach w centralnych dzielnicach mieszkalnych. Jak dodano, wybuchły tam pożary. Na miejsce zdarzenia skierowano ratowników. Siły powietrzne Ukrainy apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach i nieignorowanie syren przeciwlotniczych. Samolot linii Japan Airlines zapalił się zaraz po wylądowaniu na pasie lotniska Haneda w Tokio. Maszyna leciała z Sapporo na północy kraju. Władze podają, że doszło do zderzenia maszyny na pasie startowym z samolotem Bombardier Dash 8 japońskiej Straży Przybrzeżnej. Na pokładzie samolotu Japan Airlines było 367 pasażerów, w tym 12 członków załogi. Większość została ewakuowana, ale japońskie media mówią o 5 ofiarach śmiertelnych. To pasażerowie lub załoga bombardiera. Służby próbowały opanować ogień, ale bezskutecznie. Nad lotniskiem unosi się gęsty czarny dym. Na razie nieznana jest przyczyna zdarzenia. Filmy opublikowane w mediach społecznościowych pokazują płonący samolot kołujący po jednym z pasów startowych lotniska. Władze lotniska Haneda przekazały, że obecnie wszystkie pasy startowe są zamknięte, w okolicy porozrzucane są szczątki maszyn. I to wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia o 14.00.